Hej, witam wszystkich sympatyków X-Koma, lecimy na Baza Obcych, z tej strony Gal. Ruszamy. Mamy skład bardzo fajny personalnie, ale dający dużo do życzenia, jeżeli chodzi o sprzęt, na jakim przyjdzie nam pracować. Jednak mimo wszystko miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Gdzie jest Gecko? True jest, a gdzie jest Gecko? Gecko dziś się schował. Gecko się dziś sam schował, jest Gecko. Czy ty masz tą lepszą bazukę? Masz lepszą bazukę, dobra, więc możemy lecieć. Chciałbym w tym miesiącu kupić Defensera Mech 6, a w następnym miesiącu Defensera Mech 8 i mieć zdecydowanie twardych mechów i dorobić jakiegoś mecha, jakiegoś tam się zastanawiam, tylko się nie wiem na kim. Może Gunnera przerobi któregoś na mecha, może Grzmot się zrobi mechem, zastąpi Hulka. No nie wiem, coś pomyślimy. Snajpera, fajny jest snajper mech, ale niestety nie mamy ich za wiele. Moglibyśmy z infantry zrobić takiego drugiego tabula. No ale... O Jezus. Co tu się stało? Dobra, gdzie jest mój niewidzialny... No teoretycznie, Shadow, jeżeli ty będziesz biegł tutaj, powinieneś być niewidzialny. Czemu się nie zrobiłeś niewidzialny? O, to jest drogie. Każda takie coś chyba kosztuje 45, a patrzcie ile na tej bazie tego mamy tutaj. Na tej bazie mamy... Raz, dwa, trzy... 6 razy 3, 18. To będzie co sprzedawać. Dobra, na razie tutaj nic nie widzimy. Prawdopodobnie tutaj jest czysto. Czasami się zdarzało, że tutaj się działy obce. Więc musimy na to uważać. Wiecie, nie gramy tej bazy pierwszy raz. Tu możemy coś wypatrzyć. Okej, na razie nic. To luzik. Złoty tutaj. Gunner. No, Gunnera ustawimy sobie tutaj. Diesel tutaj. Gecko tutaj. Żniwiarz tutaj. Okej, okay, reszta na Overwatch. Oj, sporo tych Overwatch jeszcze się nam włączyło. Mimo tylu deszy. Sektoidy słyszymy. Czyli pewnie sektoid komandery na końcu. Ale to może znaczyć, że tutaj nie mamy za dużego oporu. Czy tutaj... Czemu on się nie zmienia? Co się dzieje? A tu jest czysto, dobra, czyli możemy lecieć dalej. Czemu on się nie zmieniał na niewidzialnego? Przecież pamiętam, jak miałem low profile i niewidzialną skórę, to mi się zmieniał przy każdym dobiegnięciu do pół osłony. Ale może jakiś patch był ostatnio i znowu coś zmienili. To jest, powiem wam, fajne i wkurzające zarazem, bo jeżeli już się przyzwyczajicie do jakiegoś elementu w grze i gracie tym elementem i dajecie sobie no takie coś, że no dobra, on zaraz będzie niewidoczny na przykład, albo tutaj sobie go sflankuję i strzelę, bo tak zawsze było, nagle wchodzi patch jakiś i w ogóle nie macie takiej umiejętności, no to jest denerwujące, zdecydowanie denerwujące. Okej. Fakt, że nie widzimy tutaj nikogo, może powodować tym, że znowu będziemy tak jak na pierwszej bazie mieli tutaj za drzwiami 11 aż do rozwalenia. Ale to musicie się na to nastawić, że tak może być. Czasami tutaj z lewej strony też jeszcze lubiały cyberdyski zaatakować. Okej, okay. Gunnera ustawimy sobie tu. Sokole oko tu. Gecko tutaj, jakby trzeba było jakąś rakietkę puścić. Medyk tam nie dobiegnie tak jakbym chciał, więc na razie tutaj. Diesel dobiegnie, okej. Okay. Shadow tutaj powinien być bezpieczny.
Dobra, ty sobie włączysz Steading Weapon, reszta się rozgląda. Choć raczej nie powinno nam nic wyskoczyć w tej turze. A, ty nie możesz nic zrobić, to kończymy turę. Okej. Sektoidy są za drzwiami, to by było nieźle. A nie. Floater, Berserker i Elite Newton. Tego Elite Newtona to chętnie bym sobie złapał. Czemu nie zareagował biały? A, nie wiem czemu biały nie zareagował akurat. Tam mamy, widzimy tego floaterka i widzimy tego Berserkerka. Dobra, strzelamy na początku do floatera. Okej, okay, za siódemkę. Gekko mógłby strzelić do tego Berserkera. Nie, bo Gekko nie ma shredderującej amunicji. Kto ma shredderującą amunicję? True ma shredderującą amunicję. Dobra, True strzel do tego. Okej, okay, zareagował biały. No dobra, 14, spoko. No ten Berserker nie będzie problemem. Już gorszym problemem będzie ten Elite Newton. Dobra, pierwszy Berserker rozwalony. O, ty widzicie tego Elite Newtona. Próbowałbym go łapać, ale nie wiem, czy tutaj czegoś nie ma. Poza tym nie mamy zbadanej jeszcze tej części. Więc na razie nie możemy go łapać. Na razie trzeba tak zagrać, żeby ich wyczyścić. A, tu mamy dwa strzały. Mamy trzy strzały w sumie. Nawet cztery. Biorąc jeszcze Sokola Oko pod uwagę. Dobra, medyk się chowa. Zacznijmy od tych żołnierzy, którzy są tutaj z tyłu. 16. Okej. Okay. Sprawdźmy jeszcze, czy Shadow się zrobi niewidzialny, jakby tu podbiegł. Tak, czyli tylko działa przy pełnej osłonie. Low profile już nie działa tak, jak kiedyś działał. Gekko go jeszcze widzi. Jakby miał mniej tego życia jedno, to by go Gekko mógł zmajfrejować. A tak to musi na 56% strzelać. To może spowodować się, że nie trafi. Dobra, trafił. Już nie będziesz kozaczyć. Okej. Okay. To tak, zaczyna na początku wyborowa. Cholera jasna. Miała go shredderować. Teraz żółtek. Za ósemkę. Czyli on będzie prawdopodobnie próbował strzelać do wyborowej. Kurde, żniwiasz tylko 34%? To możemy oberwać od niego. Co on będzie robił? Tracą pozycję za pozycją. Co on będzie robił? Będzie strzelał pewnie. No. Granat! O nie! To nawet te dwa cover fire nic nie dadzą. No tak, tym bardziej tylko żółtek trafił. Aj! Granat to nie jest fajna rzecz. No właśnie, bo wszyscy są ranni. Okej, okay, zregenerował się troszeczkę. Czy ja bym go mógł teraz złapać? Z run and gun nie działa schwytanie, od razu wam mówię. Poza tym, tak jak wam mówiłem, nie jesteśmy do końca pewni, jak wygląda tam sytuacja. Okej, okay, teraz jeszcze nie trafiasz. Sokole oko go powinna stąd widzieć. 65%? No, ale... Ale Sokole oko czyści. Dobra, czy ty masz lock loaded? Masz.
Więc przeładuj. Tutaj się rozglądamy. Przeładuj. Wyborowa może użyć tą apteczkę, bo akurat tyle straciliśmy życia, co ta apteczka daje. I wszyscy wracamy do pełni zdrowia. Żółtek przeładowuje. Kurde, jakbym wiedział, że tam jest czysto, to bym wziął i go ten. I go próbował łapać. Bo okazja była naprawdę super. Ale to jest początek misji, no, więc... Pierwsza trójka za nami, jeszcze zostało z 50. Czy tutaj gdzieś mamy pełną osłonę? Wszędzie są połowiczne osłony, czyli nie jestem w stanie tam sobie wbiec, żeby był niewidoczny. Teoretycznie tu mógłbyś podbiec i powinieneś być dalej niewidzialny. Dobra, nic tu nie ma. No to ruszamy w tamtą stronę. Tak jest, przechodzę na pozycję. Ekipa się przenosi na tamtą stronę. Target confirmed. Tak jest. Przenosimy ekipę na tamtą stronę. Przyjąłem, ruszam. Wy zostajecie tutaj na posterunku. Choć nie wiem, czy nie chciałbym sobie jednak... Dobra, ty też pójdziesz tutaj. To całą prawie ekipę zabieram na tamtą stronę. Zostanie jedynie Diesel po tej stronie. Dobra, cała ekipa się idzie do drugich drzwi. Dobra, tutaj będziemy mieli Mutony, to czyli tu może być ciężej. Okej. No ale dobra, ustawmy się przy drzwiach. Ustawmy się przy drzwiach. Wyborowa tutaj. Gecko tutaj, żeby mógł jakby coś rakietę posłać. Bo teraz słyszeliśmy Mutony za tymi drzwiami. Bioły tu. Wyborowa. Znaczy Sokoloko tu. Złoty gdzieś tutaj na dole, żeby był bezpieczny. Shadow wraca na tą stronę. O, idzie Shadow. Gunner tu. A ty się rozglądasz. No dobra. Okej. Okay. Teraz możemy otworzyć te drzwi sobie ładnie. Ale zanim to zrobimy, to jeszcze może Steading Weapon. Steading Weapon i Steading Weapon. Wypatruję nieprzyjaciół. Jeśli mam być szczery, to wolę mieć wyższą skuteczność na chwileczkę w strzałach. Nie jestem do końca pewien, co tam spotkam. Okej. No na pewno coś tutaj jest, widzicie? Czyli jakbym próbował łapać tego Elite Mutona, to wpadłbym w pułapkę. Więc teraz macie wytłumaczenie, dlaczego nie próbowałem go łapać. Dobra, teraz otwieramy to. I mamy... Zwykły jeden Elite Muton i reszta zwykłe Mutonki. Okej. Okay. Trzy z nich widzimy. No dobrze. No dobrze. True Shell do tego. Nie trafiłeś! No to jak to, kurde? Dobra, tym razem trafiłeś. Okej. Okay. Sokole oko widzi tylko tego. No to dajesz do niego. O, od razu kill. Jak miło. 14. To zabijesz go? 19.
No, z tymi małymi miotankami to idzie sprawnie. Ty też się możesz rozglądać, ty też się możesz rozglądać, ty też się możesz rozglądać, ty też się możesz rozglądać. Została nam się tutaj dwójka. Żółtek, poczęstuj gołowiem. Za 11, ładny strzał. Dajecie krytycznymi. Żółtek się rozgląda. No i wyborowe się może ściągnie go. Jak go nie ściągnie, to overwatchami go załatwimy. Okej, okay. Zniszczyłeś nam osłonę tylko. Dobra, mamy dwa overwatchy. Mam nadzieję, że one nie na cztery overwatchy. Mam nadzieję, że one nie pójdą od razu na raz. O kurde. Nie granat tylko. Dobra. Dwa overwatche. O fuck, mamy tam snajpera. To niedobrze. Kurde, podwójnie mnie snajper poczęstował. Nie podoba mi się to, że tam jest snajper jakiś. Ten Elite Mutant. Próbowałbym go złapać, ale tam znowu... Właśnie biały jakby miał Lightning Reflex. To byłoby zdecydowanie lepiej. No, strzelamy tutaj. 12. Super. Wyborowa. O, wyborowa nie ma 100%. Znaczy wyborowa, Sokoloko nie ma 100%. O i nie trafia. To nie fajnie wam powiem. Dobra. Cover fire! Uff. Ale dwa. Dwa nietrafione, super. Bo to już byłoby nieciekawe. Dobra, został tam tylko ten snajper jeden, ale snajper będzie musiał się do nas... Snajper się będzie musiał do nas zbliżyć. Już się za to biorę. Medyk do góry. Nie możesz użyć apteczki. To się doglądaj. No dobra. Snajper, podbiegaj do nas. No chodź, snajperku. Tutaj się ktoś pojawił? Okej. Okay. Ale trafił go Shadow. Shadow ma dwa overwatche. Co on będzie robił? Nic nie robi. No to tam go zabiją. Nie wiem, czy to jest ten snajper? Nie ma szans go złapać. Shadow jest kapitanem, więc niech zdobywa doświadczenie. Kill zrobiony. Dobra, teraz tak. Żniwiarz może sobie przeładować Overwatch. Ty sobie przeładujesz. Tutaj Overwatch. Przeładuj Overwatch. Przeczesuję teren. Overwatch tutaj raczej nie będziesz już potrzebny. Zaraz tam będę. Medyk pierwsza apteczkę używa na żółtka. Wiem, że moglibyśmy jeszcze wstrzymać się, ale jednak... Żółtek jest naszym pierwszym uderzającym, więc... Więc pasowałoby, żeby był nieźle uzbrojony. Rozkaz wypatruje wrogów. No dobra. Czy to był ten snajper, który nas strzelał? W ogóle mogłem najechać na jego trupa, może by pisało, czy to był snajper. Okej. Czy to był snajper? No nie wiadomo. O, gdzie jest mój... Ten, czy tutaj jest pełna osłona? Nie, tu nie ma pełnej osłony. Cholera, no. Dobra, no to lecisz... Lecisz biały tam zobaczyć. Dobra, to był on chyba. Bo tutaj wygląda na to, że jest czysto. Szkoda, że tego Lidmiotona się nie udało złapać, no ale no niestety. Druga okazja i drugi mi zwiał. Okej, okay, przeładujemy. Raczej teraz będziemy mieli jakieś 5 minut spokoju. Będziemy powoli się tam zbliżali. Bez jakichś zbędnych szaleństw. Dobra, żółta się troszkę zbliży, przeładuje. Grunt mieć w
full w magazynkach. Przechodzę na pozycję. Dobra. Ty możesz zostać jeszcze tutaj z tyłu. Jedziemy z tym kopcem. Gatepad tutaj, reszta się rozgląda. No dobra. Okej, okay. Przy tamtych drzwiach jest jakiś opór. Znowu miutony. Ale i tak, na początku sprawdzimy te drzwi, a dopiero później te drugie. Tutaj za tymi drzwiami jest takie załamanie, z tego co pamiętacie, więc... A później będzie ta duża sala z chrysalidami. Moving to position. Więc spoko. Tak jest, wykonuję. Biały teoretycznie mógłbyś się przenieść na tą stronę. Bo jeżeli te miutony słyszymy z tamtej strony, to i tak tam będziemy musieli zaraz się całą ekipą przemieścić. Ale to są jeszcze dwie, prawdopodobnie dwie tury do tego czasu. Czy Gekko będzie mi po tej stronie jeszcze potrzebny? Pewnie nie. Dobra. Ten granat mnie trochę zdenerwował, bo straciłem apteczkę u wyborowej. Okej. Okay. Ustawmy się przy tych drzwiach, choć raczej nie spodziewam się tutaj jakiegoś oporu za tymi drzwiami. No ale zawsze może mogę być zaskoczony. Tu jest ciężko tru ustawić. Chyba najlepszym ustawieniem dla tru byłoby tutaj go ustawić. Sokola oko. Dobra, na razie niech tam zostanie. Tutaj steady weapon. Ty podchodzisz tu. Ty podchodzisz tu. No i zostaje nam Gekko. Gekko, możesz już iść na tą drugą stronę. Ty się rozglądasz. Ty sobie włączysz steady weapon. Raczej nie będzie to steady weapon potrzebne, ale... Jakby miał nam jakiś tutaj bezejker wyskoczyć, przebiec przez te drzwi, to pasowałoby, żebyś go trafiła. Dobra, zdecydowanie tu mamy za tymi drzwiami jakichś kolegów, więc trzeba będzie się zmienić. Czyli cała ta moja pierwsza uderzeniowa grupka pójdzie tutaj, na tą stronę. Znaczy otworzymy te drzwi, jak już jesteśmy ustawieni. Ale zgodnie z oczekiwaniami tutaj nic nie ma, więc lecimy tam na tamtą stronę. Bo prawdopodobnie za tymi drzwiami będziemy mieli jakiś opór. Dobra, no to musimy się teraz przegrupować na tamtą stronę. Chciałbym true. Dobra, Diesel może iść na tamtą stronę. Shadow może iść na tamtą stronę. A to złoty pobieg? A, tu miał tru się ustawić. No dobra, to jedna tura jeszcze. Jeszcze jedną turę będziemy musieli i tak poczekać. Okej, okay, rozglądamy się. Za tymi drzwiami się coś słyszeliśmy, więc tutaj musimy większe siły ustawić. Dobra, to teraz tak. Niepotrzebnie złoty tu pobieg. Ruszam. Złoty tutaj. Tak jest, dowódco. Tru tutaj. Gekko. Cisnę. Gekko tutaj. Teraz tak, żniwiarza sobie ustawimy tutaj. Żółtka tutaj. Diesel. Diesel biegnie do tamtych drzwi. Już biegnę. Shadow też tu biegnie. Tu jeszcze snajper gdzie jest? Snajper chyba tutaj, tak, Sokola oko jest tutaj. Na razie, może mógłbym ją tak wycofać troszeczkę z tyłu, żeby jej się nie stało. Jesteśmy gotowi, żeby otworzyć te drzwi. Dobra, za tymi drzwiami słyszymy miutony. Co to było? Ale też siła ognia mamy po tej stronie, więc
Nawet jeżeli to będą Berserkery, to damy im radę. No i tak się kończy pierwszy odcinek chyba, bo to 5 minut zostało. Drugą to część tej bazy zrobimy w następnym odcinku. O kurde, ale nic tu nie widzę. Już idę. No niedobrze. To niedobrze się tutaj układa, że nic nie widzę. No ale dobra, będziemy tutaj wchodzili. Na razie tą stroną będziemy wchodzili. Wy tam sobie czekacie, jakby coś tam miało nam wyjść, żeby od tyłu coś nie zaszło. A tak to spokojnie. Fajnie jakby teraz się na Overwatcha nasze nadziali. Bo bym nie musiał tej dużej sali otwierać. O właśnie. Wow! Świetny strzał dźwiarza. To jest Muton, ale to jest prawdopodobnie... To jest prawdopodobnie Muton z tej poprzedniej grupki. Z tej właśnie grupki, co tutaj, tylko że on był za drzwiami. To może to być ten Muton Sniper, który mi do mnie strzelał. Okej, okay, z tej strony mamy jedną grupkę, dobrze wiedzieć. Jeszcze dwie tury czekamy. Dwie tury czekamy, nic nie robimy, nawet ewentualnie tylko Żdziwiarz sobie może przeładować. Dlaczego tak poczekamy sobie te dwie tury? Bo możliwe, że ten Muton się zdecyduje, że jednak będzie chciał do nas podejść. Czasami się tak zdarza. A jak nie będzie chciał podejść, to my będziemy powolutku tam podchodzili. Dobra, nie chcę iść. Dobra, nie. Jak nie chcesz iść, to my podejdziemy. Cholera, ty nie dobiegniesz do osłony. No, sprawdźmy. Na razie nic nie widzimy. Ojejku, teraz będzie ryzykowne. Nie lubię stawać za tym źródłem zasilania, bo to łatwo spudłować i sobie narobić dużo krzywdy. No ale... Nie chcę też tam bardziej podbiegać. Bo wiecie... Jeżeli nie potrzebujecie ryzykować, to nie ryzykujcie. To jest taka złota zasada. Minimalizujcie ryzyko zawsze. Tym bardziej, jeżeli wiecie, że... O, mamy Eferiala. Czyli nie będzie to taka łatwa baza. Okej. Okay. Czy ten Muton wybiega? Tak, wybiega ten Muton. To super. No i to będzie koniec tego odcinka, jak załatwiliśmy tego Mutona. Jeszcze sobie przeładujemy wszystkimi w tym odcinku sobie przeładuję wszystkimi, żeby mieć czysty skład na następny odcinek, który zagram, jeżeli dobrze pójdzie dzisiaj wieczorem, ale tak wszystko się składa, że dzisiaj mam 60. urodziny mojego taty, więc raczej będzie ciężko to nagrać, dopiero może jutro. Ogólnie ostatnio jest tak ciężko z czasem, że to widzicie po odcinkach, jak wpadają. Przepraszam was za wczorajszy odcinek, że się tak... Wczorajszy? Przedwczorajszy odcinek, sobotni odcinek, że on się tak bardzo późno pojawił, ale sobie po prostu wrzuciłem go, myślałem, że ustawiłem datę publikacji i zapomniałem o dacie publikacji. No a zapowiada się, że ten tydzień znowu będziemy mieli cały z bazą obcych. Bo to wyczyściłem w następnym odcinku. No fajnie, jakby mi się udało dojść do tego, do tych drzwi, co tutaj są w tym miejscu. W następnym odcinku. Później wyczyszczenie te trzy odcinki, 3-4 odcinki powinniśmy skończyć tę bazę. Więc dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć!